Coraz więcej Polaków jest w szoku po tym, jak zaczynają ponownie zdawać sobie sprawę, jak zła sytuacja jest w Wielkiej Brytanii. Jak zła gospodarcza sytuacja w Wielkiej Brytanii postępuje od kilkudziesięciu lat, ale jeżeli będzie dalej postępować, to Wielka Brytania zdegraduje się totalnie, że nawet milion Polaków zacznie rozumieć, jak zdegradowała się Wielka Brytania. Szanowni Państwo, coraz więcej Polaków mówi, przecież to jest szok, jak to tak żyć w takim kraju, gdzie właściwie trzeba pracować do 68 roku życia. Bo jak wiemy, w Wielkiej Brytanii w danym momencie mamy wiek emerytalny 68 lat. W Polsce wielu ludzi, na przykład zespół łóżb, przechodzi na emeryturę w wieku 55 lat, czyli o 13 lat szybciej niż Polacy będą przychodzić w Wielkiej Brytanii. Dosłownie, szanowni Państwo, gdy setki tysięcy Polaków będzie się wylegiwało na takich plażach, gdy miliony Polaków, szanowni Państwo, będzie się wylegiwało na bałtyckich plażach, gdy miliony Polaków będzie się wylegiwało tutaj pod Molo Gdańskim, gdy, szanowni Państwo, miliony Polaków będzie wyjeżdżać sobie jak tutaj na tą plażę na Teneryfę, czy Gran Kanarię, bo tam już dawno jest przecież taniej na wakacjach niż nad polskim Bałtykiem. Gdy miliony Polaków tam będzie się wylegiwać na znacznie szybszych emeryturach, Polacy w Wielkiej Brytanii dalej będą harować do 68 roku życia. Oczywiście to się może zmienić. W Polsce mogą podwyższyć wiek emerytalny. Najpierw kobietom do 65 roku życia, czyli tak jak mają mężczyźni, bo mężczyźni przechodzą na emeryturę w wieku 65 lat, kobiety przechodzą na emeryturę w wieku 60 lat, a służby przechodzą na emeryturę w Polsce w wieku, proszę zobaczyć, tutaj mamy na przykład, tutaj mamy Teneryfę, prawda, Los Cristianos, Playa de Los Cristianos na Teneryfie, tak jest fajnie, miło, więc wielu Polaków już w danym momencie, szanowni Państwo, przychodzi na emeryturę o 10-15 lat szybciej niż Brytyjczycy. No, oczywiście to się może zmienić, no i ale ludzie mówią, to jeżeli już w Wielkiej Brytanii jest tak źle, to jak będzie źle za 5 lat, czy za 10 lat, jaka tam będzie tragedia gospodarczo-ekonomiczna, bo właśnie tak się dzieje w Wielkiej Brytanii od 20 lat. Totalna degradacja, szanowni Państwo, totalne rozwalenie gospodarki brytyjskiej poprzez narzucanie coraz więcej kamyków, kamieni, kamlotów, głazów do tego życiowego plecaka, na przykład jak podwyższenie wieku emerytalnego. Szanowni Państwo, w takim razie co się dzieje? Dzieje się to, że coraz więcej ludzi, szanowni Państwo, chce wyjechać z Wielkiej Brytanii, bo widzą, że emerytury z Wielkiej Brytanii nie dość, że są późno, to jeszcze są niższe niż na przykład emerytury w Hiszpanii, czy emerytury we Włoszech, lub też wiek emerytalny, na przykład tak jak w Polsce, nawet we Francji, jest znacznie niższy niż wiek emerytalny w Wielkiej Brytanii. Szanowni Państwo, oczywiście to się może zmienić, jeżeli Polacy będą chcieli dużo zarabiać i mieć jeszcze wyższe emerytury, znaczy wyższe emerytury niż dziś i wylegiwać się na takiej Teneryfie, prawda? No to rzeczywiście może się tak zdarzyć, że podwyższą w Polsce wiek emerytalny dla kobiet do 65 roku życia, czyli ludzie będą pracowali do 65 roku życia, wszyscy, prawda, czyli kobiety i mężczyźni, a na przykład służbom, tak jak w Wielkiej Brytanii, podwyższą, chyba służby przechodzą w wieku 60 czy 65 lat, czyli tam, bo w Polsce służby, prawda, czyli tam setki tysięcy policjantów, wszystkich tych służb, UBEK-ów, SBK-ów, prawda, bo to służba bezpieczeństwa, nie wiem, jak to się tam nazywa, no służba bezpieczeństwa, no to nie ma znaczenia, czy to była za komuny, czy teraz to Służba Bezpieczeństwa Państwa, no i koniec, czy tam, nie wiem, Urząd Ochrony Państwa, nie wiem, UOP kiedyś, nie wiem, jak to się tam nazywa, nie followuje tego, prawda, no to oni przychodzą w danym momencie w wieku 55 lat, a no, Polacy z wielu krajach właśnie w Skandynawii, w Wielkiej Brytanii, w Irlandii, no to oni będą przychodzić w wieku 68 lat, tak, tylko że jest taki problem w Polsce, że to oczywiście może się zmienić, prawda, to się może zmienić, i wszystkie służby będą przechodziły na przykład jak za granicą w wieku 60 lat na emeryturę,
albo nawet 65, kto tam wie, prawda? Wiek emerytalny dla znacznej części ludzi powyżej 65 roku życia to już jest oczywiście zgroza, ale my mamy jeszcze ten luz do podwyższania wieku emerytalnego. Jednak jeżeli my jeszcze nie podwyższyliśmy wieku emerytalnego i w wielu krajach Europy też nie podwyższono dalej wieku emerytalnego, a już w znacznej części Europy te emerytury są znacznie wyższe niż w Wielkiej Brytanii, no to coraz więcej ludzi się zastanawia, jaki jest tam sens siedzieć jeszcze 20 lat, jeżeli w danym momencie ktoś ma na przykład, wiecie, 45 lat, no to jeżeli ktoś mieszka w Wielkiej Brytanii i ma dzisiaj 45 lat, mieszka w UK albo, wiecie, gdzieś tam w Szkocji, czy gdziekolwiek w Walii, czy Irlandii Północnej, no i jak ma 45 lat i przyjechał do Wielkiej Brytanii 25 lat temu, no to ma 20 lat emerytury już wypracowanej, ale to, że on będzie pracował następne 23 lata do 68 roku życia, jeżeli da radę, bo dużo Polaków pracuje w najcięższych pracach i widzicie, oto właśnie to też jest problem, bo Polacy pracują w ciężkich pracach, które niszczą zdrowie i tak dalej, więc ja też bym to, pamiętajmy o tym, że też to tak jest nie do końca w tej Wielkiej Brytanii, prawda, fajnie, bo jadąc tam, pracujesz w ciężkiej pracy, prawda? Tak więc jest ci ciężej i tak dalej, więc to też tak nie jest. No ale, no i ludzie się zastanawiają, czy wrócić do tej Polski. Ja ciągle mówię, ja osobiście do Polski, szanowni państwo, bym nie wracał. Ja mógłbym tu być jedną nogą, drugą gdzieś tam, prawda? Ale jako tako do Polski bym nie wracał, dopóki nie zmieni się tutaj, szanowni państwo, prawo wobec obywatela, bo mamy prawo, szanowni państwo, mamy prawo podobne jak na Ukrainie, mówmy sobie wprost, taka jest w danym momencie rzeczywistość i to jest bardzo złe. Więc ja bym nie wrócił ze względu na to, że no, to jest wszystko tak bardzo smutne, jak się traktuje Polaków. No i przecież same nieruchomości też są skrajnie drogie, więc to się też nie opłaca, prawda? Są strasznie drogie te nieruchomości, nie opłaca się. Gdyby zmieniono prawo w Polsce, gdyby ceny nieruchomości spadły, gdyby nie pompowano cen nieruchomości w Polsce, no to zaczniemy rozmawiać inaczej, bo teraz jest właśnie ten kryzys taki depopulacyjny, a z drugiej strony przyjechało miliony ludzi do Polski, no ale ci ludzie muszą wrócić. Jak ci ludzie, ja powiem tak, gdyby zakończyło się to, co się dzieje na Ukrainie, gdyby zmieniono prawo, gdyby, szanowni państwo, przestano psuć pieniądz, gdyby obniżono podatki, gdyby przestano psuć naszą walutę, i to wtedy miałoby to może jakiś sens, prawda? No ale tak, to tutaj swojego majątku raczej bym nie budował na podstawie tego prawa, ze względu na to, że prawo jest, szanowni państwo, złe. Prawo jest w danym momencie złe, prawo traktuje nas gorzej niż Ukraińców, a może nawet gorzej niż Białorusinów, a może nawet gorzej niż Rosjan. Oczywiście ono w danym momencie nie jest używane, bo się nic nie dzieje, ale jak zacznie się dziać, to właśnie będzie to. Ja przeczytałem przed chwilą, szanowni państwo, ja przed chwilą przeczytałem jakieś takie wyniki badań. Podejrzewam, że to są fejkowne badania, podejrzewam, że są zakłamane, bo mnie to dziwi, wszędzie zawsze pokazują wyniki badań, różnych badań robią badania, no ale mnie jeszcze nigdy nikt nic nie zapytał, a ja, wiecie, już prawie żyję 40 lat na tym świecie i nikogo z moich znajomych, nikogo nikt nie pytał, to kogo oni pytają? Ja myślę, że to jest zakłamane, ale według tych badań tak urabiają w danym momencie Polaków, jak w latach 30. i 20. robili to ci neo z Niemiec, prawda? Ci od pana H. akwalerysty. Urabiają tak Polaków, że podobno według tych badań 75% Polaków uważa, chce tego, żeby zostali zamknięci w Polsce, żebyśmy zostali zamknięci w klatce, gdy coś się będzie działo, czyli że nie będziemy mógł ratować swojej rodziny, swojej żony, swojej matki, swojego ojca, nic, prawda? No tacy, według tych badań 70% Polaków jest wariatami i psychopatami, nawet według tych badań, prawda? No bo przecież jaki normalny człowiek jest za tym, żeby go wysłano na śmierć? Jaki człowiek jest za tym, szanowni państwo, żeby on nie mógł bronić swojej rodziny? No nie wiem. Moim zdaniem te badania są zakłamane, bo gdyby się, szanowni państwo, gdybym zrobił ja badania na ten temat, myślę, że może 1% takich wariatów by się znalazło, a 99%, szanowni państwo, by mówiło,
badania wyszły inne, mówmy sobie wprost, badania wyszłyby inne, podejrzewam, no z drugiej strony może to są dobre badania, więc jeżeli mamy dobre badania, no to wychodzi na to, że 70% Polaków jest urobionych jak Niemcy za akwalerysty, no ale to w sumie by się pokrywało, no bo 70% Polaków głosowało na PiS i PO, więc w sumie coś może w tym jest, czyli Polacy zostali urobieni jak Ruski za Stalina, jak Niemcy za akwalerysty, prawda? Zostali straszne głupoty Polakom. Ja ciągle mówię, Polacy nie są głupi, bo są nadinteligentni, szanowni państwo, ale Polakom się wbija głupie rzeczy do głowy. Więc ja ciągle to mówię, nie rób bliźniemu tego, co by tobie nie było miłe, czy coś takiego, jakoś to tak idzie, prawda? No i ja bym nikomu do Polski wracać nie życzył. Ja się mówię, możesz sobie tutaj, nie wiem, firmę mieć, możesz sobie kupić mieszkanie, jak tanio się opłaca, prawda? 10 sobie możesz kupić. Choć ja uważam, że w danym momencie, jeżeli mamy sytuację, w której, szanowni państwo, mamy sytuację, w której polska złotówka jest zawalana, no to tak jak pokazywałem, że firma w Szwajcarii, to jest kiedyś frank szwajcarski był po 6,50 za funta, dzisiaj to jest 1 do 1, to znaczy, że na 10 milionach funtów człowiek stracił 55 milionów funtów w sytuacji, w której by nie trzymał tych 10 milionów funtów we frankach szwajcarskich. A jeżeli ktoś tego nie rozumie, to proszę do wcześniejszych filmów, prawda? Więc ci, którzy robili we Szwajcarii biznes we frankach szwajcarskich przez 50 lat, byli do przodu na 10 milionach funtów zamienionych na 10 milionów franków szwajcarskich, 55 milionów funtów. Ja wiem, że to jest szokujące, ale proszę sobie wejść do wcześniejszych filmów. I szanowni państwo, tak samo tłumaczę wszystkim ludziom, że jak coś traci... Szanowni państwo, dlaczego ja używam na przykład, że coś jest tańsze 900%? Ludzie tego nie rozumieją, prawda? Nie rozumieją, że coś jest tańsze 900%. No, proszę sobie wyobrazić, że polskie nieruchomości są droższe nawet 2,5 tysiąca procent niż nieruchomości na przykład w Hiszpanii, niż nieruchomości, nie wiem, nawet we Francji już widziałem bardzo tanie nieruchomości, czy we Włoszech, prawda? Dlaczego? Szanowni państwo, jeżeli mamy mieszkanie 100-metrowe za 100 tysięcy złotych, czyli 25 tysięcy euro, no to jest 100 tysięcy złotych. Kupujemy za 100 tysięcy złotych i takie mieszkanie można na przykład w Hiszpanii sobie kupić, czy we Włoszech tym bardziej, prawda? Bo tam to jeszcze chyba są nawet tańsze. I o co w tym chodzi? No a 100-metrowe mieszkania, na przykład wiecie, w Gdańsku, w podobnych lokalizacjach, czy w innych miastach, wiecie, w Krakowie, czy w Gdyni, potrafią kosztować w danym momencie być wystawione za 2,5 miliona złotych, czy tam milion złotych, prawda, czy 1 milion złotych, proszę sobie wyobrazić. Taka jest przecież w danym momencie rzeczywistość, szanowni państwo, taka jest w danym momencie rzeczywistość. No, jeżeli mamy nieruchomość za 100 tysięcy złotych, czy aktywo za 100 tysięcy złotych i takie samo aktywo kosztuje 2,5 miliona złotych, to znaczy, że to aktywo w Polsce jest 25 razy droższe, a 25 razy to jest 2,5 tysiąca, prawda, procent, tak? 2400 na czysto. I to są takie liczby. Jeżeli mamy aktywo za 100 tysięcy i podobne aktywo jest za milion złotych, to znaczy, że to drogie aktywo jest droższe o 900% netto lub 1000% swojej wartości, tak? Jeżeli coś spadnie z miliona na 100 tysięcy, no to straciło 90%, ale żeby znowu zyskać, szanowni państwo, ze 100 tysięcy na milion, to musi zyskać 1000% swojej nowej wartości, tak? Więc niech sobie ludzie liczą jak chcą, ja sobie liczę tak i dobrze na tym wychodzę, szanowni państwo, i tyle, no, niech sobie liczą jak chcą, niech nie rozumieją pieniądza, że jeżeli stracą 90%, to żeby zyskać z powrotem, muszą zyskać 1000%, prawda, 900 netto, taka jest rzeczywistość, tak to działa na giełdzie, prawda, dlatego ludzie, którzy nie rozumieją tego rodzaju myślenia, nigdy nie będą zyskiwać na giełdzie, bo nie rozumieją, że jeżeli mamy wykres, proszę zobaczyć, jeżeli mamy wykres i ten wykres idzie do góry, na przykład mamy wykres, coś kosztuje 10, prawda, 10 zł jedna akcja i ta akcja idzie do góry do 20 zł, nie, to zyskała 100%, ten kto kupił po 10 i sprzedał po 20, no to zyskał 100%, ale jeżeli ktoś kupił za 20 i akcje znowuż spadły, tak WIG się posuwa, spadły do 10, no to ile stracił? Stracił 50%, tak, ale żeby znowu zyskać,
Pamiętajmy, traci się łatwo, zyskuje się trudno. Ale żeby znowu zyskać, musi zyskać 100%, prawda? Taka jest, i tak polska giełda na przykład działa WIG 20 od 30 lat ponad, tak? Tak więc, szanowni państwo, zobaczymy. Ludzie chcą wyjechać z Wielkiej Brytanii. Ludzie chcą, tylko nie wiedzą gdzie. No, Polska w danym momencie nie jest najlepszym miejscem do lokowania swojego kapitału, swojego bezpieczeństwa. Mówmy sobie wprost, pod każdym kątem, prawda? Polska złotówka jest niszczona, będzie niszczona, rynek kredytowy jest jaki był, się nie zmienia, szanowni państwo. Tusk zapowiada pompowanie cen nieruchomości bezsensownie i ludzie, i Polacy żyją w jakichś urojeniach, nie wiem czemu, ja nie mam zielonego pojęcia, znaczy wiem, ale nie powiem. Szanowni państwo, 5 milionów Ukraińców do Polski przyjechało, uciekając przed niebezpieczeństwem. Przed niebezpieczeństwem. Przed niebezpieczeństwem. Jak niebezpieczeństwo się skończy, to wrócą do swojego kraju. Zrozummy to. 5 milionów Ukraińców przyjechało do Polski, uciekając przed niebezpieczeństwem. My ich żeśmy wpuścili, mogliśmy ich nie wpuszczać, przecież nikt nam nie kazał. Gdybyśmy chcieli, to byśmy ich nie wpuścili. Egipcjanie nie wpuszczają nikogo z Gazy. Ich wpuściliśmy, żeby uciekli przed niebezpieczeństwem. Z tych 5 milionów, 3 miliony gdzieś tam dalej pojechało, zostało 2 miliony. Jak to się skończy, oni będą musieli tam wrócić. No, nie mówię, że wszyscy, prawda? No ale jeżeli zostało 2 miliony, no to jakieś 1 700 000 musi wrócić, no bo przecież to będzie pusty kraj. No to jak ten kraj ma prosperować? To się stanie jeszcze raz, prawda? Polacy muszą mieć taką świadomość. I szanowni państwo, Ukraińcy też muszą mieć taką świadomość, że oni tu uciekli na chwilę się schować. Jak to się skończy, będą musieli wrócić. Prawda? No taka jest rzeczywistość, no, szanowni państwo. Tak więc w danym momencie kupowanie nieruchomości w kraju, w którym jest skrajna depopulacja, w kraju, z którego, wiecie, za miesiąc, za dwa, za trzy, prawie 2 miliony ludzi będzie musiało wrócić do swojego kraju, czy tam 1 700 000, jeżeli jest 2 miliony, no to jakieś 1 700 000 powiedzmy wróci, prawda? Kupować tu nieruchomość, no to będzie tyle dostępnych nieruchomości, że to się w głowie nie mieści. Tym bardziej, jeżeli mamy skrajną depopulację. Tak, oczywiście, ci ludzie mogą nie wrócić, no to, ale to wtedy, no to tym bardziej przecież ta Ukraina się tam za... Co to będzie, szanowni państwo? Co to będzie, jak ta Ukraina, jak ci ludzie nie wracą na tę Ukrainę? Kto tam będzie żył, szanowni państwo? I oni będą to wszystko tutaj, ten cały korupcyjny syf ściągać tutaj, bo to przecież państwo upadłe już jest. A jak będzie upadłym potem, że to jest niemożliwe, żeby... Co tam będzie, szanowni państwo, tak? Więc w danym momencie Polska jest w skrajnym niebezpieczeństwie. Jest bardzo źle, szanowni państwo, w Polsce. Rachunki masowo idą do góry. Podatki idą masowo do góry. Zaraz będą podnosić jeszcze raz. Bo jak Donald Tusk chce, szanowni państwo, sponsorować zagraniczne banki, zagranicznych deweloperów i zagraniczne korporacje? Będzie drukował? Będzie pożyczał? Czyli będą zadłużać dalej państwo, albo będą drukować, a jak nie będą drukować lub zadłużać naszego państwa, to co będą robić, szanowni państwo? Co będą robić? Będą podwyższać podatki, ZUS-y, podatki, czyli wiecie tam, czyli źle, czyli tutaj nie ma po co zostawić, bo tak, ZUS-y wysokie, podatki wysokie, ceny już dawno mamy europejskie, zarobki co 2-3 razy niższe, emerytury 3-4 razy niższe, to jest, mamy zimę minus 15 stopni. Dzisiaj jest ciepło, dzisiaj jest miło, ale za 2 miesiące wrócą rachunki po 3000 zł za gaz. Szanowni państwo, ale może to wszystko jest nieprawda. W takim razie zobaczmy, szanowni państwo, zobaczmy, ale pocieszmy się chociaż widokami, bo dzisiaj jest pięknie, warto przyjechać do Polski, bo jest ciepło, miło i pachnąco. Pamiętajmy, mamy dwie pory roku, szanowni państwo, w danym momencie ciemną, zimną i śmierdzącą, prawda? Ale teraz mamy piękną porę roku, warto przyjeżdżać do Polski, trzeba przyjeżdżać do Polski, bo jest piękna, prawda? W górach pięknie, nad Mazurami pięknie, nad morzem raz zimno, raz ciepło, ale dzisiaj akurat jest ciepło. Szanowni państwo, warto przyjechać do Polski, bo mamy w danym momencie pogodę piękną, pachnącą, jasną,
I cieplutką, prawda? No oczywiście nad morzem jest zimniej, w górach cieplej i na Mazurach cieplej, ale tak to już jest. Proszę zobaczyć, w Mielnie proszę zobaczyć, jak ładnie, prawda? Proszę zobaczyć, jak jest w Mielnie ładnie, ile ludzi się wyleguje. I to dziwactwo w postaci tych wszystkich, no widać, tu ludzie się nazjeżdżali. Dziwactwo w postaci tych wszystkich, szanowni państwo, tych, nie wiem jak to, parawanów. Ja tych parawanów nie rozumiem. Nie rozumiem tych parawanów. Jest to bez sensu, bo wtedy nic nie widać. Łatwo się zgubić. Ja tego nie rozumiem, tych parawanów, no ale już na szczęście, szanowni państwo, u nas w Trójmieście parawanów się nie praktykuje. Czasem jakieś, sorry, jacyś ludzie biorą te parawany. Parawany są okropne, szanowni państwo, okropne są parawany. Nie lubię parawanów. Tutaj mamy Gdańsk, proszę zobaczyć, ładnie, ciepło, prawda? Otworzyli plaże, zanieczyszczyli plaże generalnie. Miasto Gdańsk bardzo źle działa, bo morze zostało skażone, ale dopiero plaże zamknęli, szanowni państwo, po 2 dniach. Najpierw zamknęli tylko w Brzeźnie. To nie wiedzieli, że morze jest skażone, że to idzie, szanowni państwo, więc ludzie się w skażonym morzu, bo tam wleciały te wszystkie oleje skażone i ludzie w skażonym morzu, szanowni państwo, to powinna być dymisja Dulkiewiczownej, totalne zaniedbanie zdrowia gdańszczan. Dulkiewicz do dymisji, szanowni państwo, jak ona mogła nie dopilnować, w jej mieście był taki pożar i ona nie widziała tej plamy. Szanowni państwo, dopiero po 2 dniach zamknęli wszystkie plaże, teraz otworzyli. To co, oni nie badali tego, potem stwierdzili, że jednak był syf. Jak oni to zbadali? Dulkiewicz i ten cały i ci wszyscy, ci ludzie, szanowni państwo, którzy powinni bezpieczeństwo sprawować nad Polakami, do dymisji wyrzucić z roboty na zbitą mordę, szanowni państwo. Tutaj mamy, proszę bardzo, rowy, cóż za piękność, proszę zobaczyć, w rowach jest pięknie, ludzie sobie plażują, jest cieplutko, jest fajniutko, prawda, jest pięknie, proszę bardzo, pirat płynie, statek, jest cudownie. Polska jest wspaniała, szanowni państwo, w wakacje, no ale na przykład tacy ludzie jak zarząd Gdańska, może, szanowni państwo, otruć pół Gdańska, no właściwie można powiedzieć, otruli pół Gdańska, szanowni państwo, no bo raz pozwalają się kopać, potem się nie pozwalają, szanowni państwo, no to jak oni sprawdzali, czy jest skażone, czy nie jest skażone? Od razu powinni zbadać tą wodę, a to im zajęło 2 dni, aby zamknąć, szanowni państwo, gdańskie plaże, co jest bardzo smutne i ohydne i pokazuje stan naszego społeczeństwa, szanowni państwo, kim my jesteśmy i jak się nas traktuje. Proszę bardzo, jedziemy dalej. Szanowni Państwo, jedziemy dalej. Tutaj mamy zaś Teneryfę. Szanowni Państwo, tutaj mamy zaś Teneryfę. Też ładnie, też ciepło, prawda? Też pachnąco. Dlaczego pokazuję Teneryfę? Szanowni Państwo, pokazuję Teneryfę, bo na Teneryfie są tańsze, bo widzicie, bo jedna jest rzecz narzekać, ale trzeba coś pokazać. Proszę bardzo, na Teneryfie wcale nie jest gorąco, bo ludzie mówią, no ale w Hiszpanii jest gorąco, trzeba tam oziębiać te nieruchomości, a u nas to, że tam trzeba płacić 4000 miesięcznie za ogrzewanie w zimę, no to ale tam w Hiszpanii trzeba oziębiać za 4000 miesięcznie. To jest kłamstwo, to jest patologiczne kłamstwo, które jest używane przez zagranicznych, szanowni państwo, oligarchów, przez polskich oligarchów, przez zagraniczne korporacje, żeby ogłupiać Polaków, żeby tutaj kupowali te 2 razy droższe żarcie, żeby na nich pracowali, za 3 razy mniej, żeby pracowali, szanowni państwo, żeby kupowali to wszystkie przecenione nieruchomości, żeby zaciągali te drogie kredyty. To jest wszystko po to, szanowni państwo, więc widzimy, że tam wcale nie jest goręcej niż u nas, ale jest trochę cieplej. No jest cieplej, prawda? Dzięki temu fajniej się kąpie, prawda? I tak dalej. Tu zaś mamy, proszę bardzo, Las Palmas. Tam w ogóle są chmury, więc jak ktoś chce mieć dużo chmur, a ciepło, ale dużo chmur, żeby go nie grzało, no to Las Palmas jest na Gran Canaria idealnym, szanowni państwo, miejscem. Tu mamy zaś Mielno, proszę bardzo, w Mielnie 25, jutro burze, potem 22, 20, 20, więc wcale nie jest za ciepło w Mielnie, prawda? Tu mamy Gdańsk 26, 27, 22, 22, no burza, 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 deszcz, 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 prawda? No tak to właśnie wygląda. W Krakowie pewnie dzisiaj jest gorąco. Zobaczmy, szanowni państwo, to jest wszystko ważne, bo to jest ważne na nieruchomości, żeby ludzie nie byli ogłupieni. No i tak jak mówię, popatrzcie, w Krakowie cieplutko, 5, 6, 7 stopni cieplej, 30, 31, 40, widzicie, fajnie ciepło w Krakowie, gorąco. No ale zobaczmy, szanowni państwo, wiecie, bo ludzie by chcieli, naprawdę, ludzie by chcieli sobie dodatkowo gdzieś wybudować dodatkowe emerytury,
bo w Wielkiej Brytanii bez sensu, wiecie, w Polsce w danym momencie dalej jest prawo, że wystarczy w Polsce 20 lat pracować i już masz minimalną emeryturę, a minimalna emerytura w Polsce to jest 1750 zł, tam 1400 na rękę, nie? Czy 1400, coś takiego, 1400, 1000, ja nie wiem ile tam dokładnie, bo tam raz ta trzynastka jest, raz ją zabierają, czy ta czternastka, prawda, czy to będzie, czy nie będzie, więc powiedzmy 1400 zł netto na rękę, czyli tyle sobie można wypracować już w wieku w 20 lat. Czyli jak ktoś ma dzisiaj, jak ktoś, szanowni państwo, wyjechał z Polski, jak miał 20 lat, dzisiaj ma 40 lat, no to musi jeszcze czekać 28 lat do brytyjskiej emerytury, ale jeżeli przyjedzie sobie do Polski, jest kobietą, szanowni państwo, i 20 lat sobie popracuje w Polsce, no to w wieku 60 lat będzie mieć emeryturę, a nie 68, prawda? Tak więc to, a jak się zatrudni jako jakiś ubek, no to w wieku 55 lat, prawda? Więc można sobie wypracować, już mieć emeryturę za 20 lat w Wielkiej Brytanii, bo jak pracujesz więcej w Wielkiej Brytanii niż 35 lat, to i tak nie ma znaczenia. Zresztą ta emerytura jest coraz gorsza, funt jest upadający. Jeżeli funt będzie tak samo, szanowni państwo, szedł, za 30 lat brytyjska emerytura na nic nie wystarczy, szanowni państwo. Jeżeli tak dalej funt będzie szedł, jeżeli tak funt dalej będzie się zawalał, jeżeli tak funt dalej będzie się zawalał do euro, do franka, do innych walut, do złota, funt nie wystarczy na nic. Już dzisiaj, szanowni państwo, emerytura w Hiszpanii jest wyższa, emerytura we Włoszech jest wyższa, emerytura we Francji jest wyższa niż w Wielkiej Brytanii. Już dzisiaj, ale tam nie musisz używać gazu, tam nie musisz używać witaminki D, żarcie jest tam tańsze, szanowni państwo, na wakacje nie musisz jechać, bo wakacje masz na miejscu i tak dalej, więc pokazuję, szanowni państwo, bo chcę, żeby mój naród był szczęśliwy, chcę, żeby moi słuchacze byli szczęśliwi. No mówię, ja nie namawiam nikogo do powrotu do Polski, jak ktoś bardzo chce, to może sobie przyjechać, ale zainwestować w 10 mieszkań wcale nie jest głupio, w tanich, prawda, tanich, no już na pewno nie w Gdańsku, w Warszawie, czy bo to za drogie, czy Krakowie, czy tam gdzieś, prawda, tanich, najlepiej będzie zainwestować wtedy, najlepiej w nieruchomości, na przykład jak ktoś chciałby sobie sprzedać dom w Londynie, prawda, dom w Londynie, wiecie, za 500 000, prawda, no, najlepszym, mi się zdaje, że może być takim nowym, najlepszym ruchem inwestowanie w Polsce wtedy, gdy zakończy się to, co się dzieje na Ukrainie i 2 miliony Ukraińców wróci do Polski z Polski, na Ukrainę z Polski, no to ceny nieruchomości wtedy rypną. Mam nadzieję, że Donald Tusk poda się do dymisji, Kosiniak-Kamysz i Hołownia nie wprowadzą kredytu 0%, to ceny nieruchomości rypną, szanowni państwo, i nie będziemy masowo przywozić do ludzi, do Polski nie wiadomo jakichś ludzi, to szanowni państwo, ceny nieruchomości rypną, prawda? I wtedy będzie mega fajnie, no bo wtedy będzie można kupić tanio, dużo nieruchomości, tanio, po niskich cenach, bo to wszystko jest teraz drogie, prawda? Więc ja ciągle przypominam moje artykuły z 18-19 roku, pokazywałem, szanowni państwo, po których znikły de facto. W 18-19 roku, szanowni państwo, kawalerki, które dzisiaj się wystawia za 400 tysięcy, za 500 tysięcy, można było kupić je za 50 tysięcy, oczywiście do remontu wtedy, ale dzisiaj za 400 wystawiałem, czy 10 razy drogie. Drożej, prawda? 4 lata, czy tam 5. Tak więc, wiecie, no, ja bym inwestować w nieruchomości w Polsce, no, w Szczecinie jest dużo tanich rzeczy, prawda? W Szczecinie, prawda? Tam w Szczecinie. Ja nie mówię, że jest złe, pod jakimś kątem założyć firmę w Polsce, prawda? Ale tak, żeby, wiecie, mieć wylot, prawda? Bo ludzie mówią, tak, ale dużo ludzi ma firmy i się bogacą. Tak, tylko że ci bogaci, ci oligarchowie, ich nikt przecież nie wyśle do maszynki, tak? Przecież zrozumcie to, że ci, którzy mają, są ustawieni, oni są ustawieni z tymi politykami wszyscy, przecież w Polsce jest korupcja skrajna, prawda? A nad tobą się nikt nie będzie zastanawiał. Myślisz, że się nad tobą ktoś będzie zastanawiał? Myślisz, że ktoś cię będzie żałował w tej Polsce? Nikt cię nie będzie żałował w tej Polsce. W Polsce jest korupcja. Tu nikt nikogo nie żałuje, szanowni państwo. Tutaj jest wielka korupcja. Korupcja od policji po służby przez, szanowni państwo, przecież w wojsku nawet co chwilę mamy jakieś korupcyjne sprawy. Nawet w wojsku, wiecie, mundur wojskowy, wiecie, kraj w wojsku, wstyd. No, taka jest rzeczywistość, szanowni państwo. Taka jest, szanowni państwo, rzeczywistość, tak więc
wiecie, no, żyjemy w takich czasach, jakich żyjemy. Ja sobie tych czasów nie wymyśliłem, szanowni państwo, sobie tego nie wymyśliłem, że w Wielkiej Brytanii Polacy pracują za pół darmo w danym momencie w rzeczywistości. No za pół darmo pracują, no bo co z tego, że tam nie ma znaczenia, czy pracujesz 50 lat, czy 35 lat, emeryturę dostaniesz taką samą, się nie opłaca. Czy nawet pracujesz 30 lat, to i taką samą dostaniesz. A zresztą Wielka Brytania, system emerytalny Wielkiej Brytanii upada już od dawna. Jak wyjedziesz do nie tego kraju, co trzeba, to ci nie będą na przykład, wiesz, jak już w ogóle doczekasz tej emerytury do tego 68 roku życia, w ogóle ci go nie będą tej emerytury indeksować. No taka rzeczywistość. No ale, szanowni państwo, może ja się mylę, może to tylko takie czcze gadanie, bo to ostrzeżenie o skrajnych upałach 30 stopni. Wiecie, opowiad Kraków, ostrzeżenie przed upałami 30 stopni, 31 upały. Dobra, ale dobra, wiecie, bo gadać każdy może. Gadać każdy może, ale niech da mi tu, widzicie, wiecie, jak można też wyjechać do Hiszpanii, tam emerytura wyższa, cieplej, taniej, lepiej, prawda? Firmy na przykład, wiecie, no można sprzedać, nie trzeba tam kupować nieruchomości, ale możesz sobie 10 kupić, jak stanie ją w Polsce i sobie je tutaj wynajmować powoli, no ale zobaczmy, czy to wszystko jest nieprawda, czy to wszystko jest drogie, czy tanie, zobaczmy Teneryfa, szanowni państwo, i na Teneryfie, widzicie, już są nieruchomości po 48 tysięcy, po 50 tysięcy, po 200 tysięcy złotych, prawda? Po 200 tysięcy złotych, ale zobaczmy metraż, zobaczmy 80-metrowe, zobaczmy ile na Teneryfie jest nieruchomości 80-metrowych. Jest ich aż 6755 na takiej małej Teneryfie. No i zobaczmy, 55 tysięcy, 59 tysięcy, 60 tysięcy, 66 tysięcy, proszę zobaczyć ile tego jest. Za chwilę zapraszam na drugą część tego materiału, ale aby nie ominąć tego materiału, zasubskrybuj i kliknij dzwoneczek notyfikacyjny, dzięki czemu YouTube powiadomi cię tak szybko, jak jest to możliwe, o najnowszej drugiej części tego materiału. Pozdrawiam, do usłyszenia już wkrótce, cześć!